Dzień dobry. Paweł Bondaruk w wywiadzie dla Akademii Triathlonu z moim dzisiejszym gościem, medalistą Mistrzostw Polski Juniorów w pływaniu, który po pewnym rozbracie ze sportem odnalazł swoją drogę w triathlonie, w którym na dobre zadomowił się już w czołówce. Kilkukrotny medalista Mistrzostw Polski w triathlonie na różnych dystansach, ale przede wszystkim autor najszybszego czasu na dystansie Ironmana, a także najszybszego czasu na dystansie jednej, drugiej Ironmana. Mój dzisiejszy gość, a więc Robert Wilkowiecki. Robercie, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, witam Cię. Cieszę się, że mamy okazję porozmawiać na kilka chwil tak naprawdę przed Twoim kolejnym startem w Poznaniu. Może zacznijmy od podsumowania tego sezonu. Mimo, że on jeszcze trwa, to jest to sezon bardzo udany. Fantastyczny start w Warszawie, oczywiście jeszcze fajniejszy start we Frankfurcie. Jak mógłbyś ten sezon póki co podsumować? No tak, ja to nazywam w zasadzie sezon początek, czyli początek pracy przy projekcie, który założyliśmy sobie z całym teamem. Sezon w zasadzie nie obfitujący w starty liczne, bo nie mam ich na koncie do tego momentu zbyt wiele, chociaż są one bardzo udane. No ale najważniejsze cele jeszcze przed nami, czyli Hawaje w październiku, no i później prawdopodobnie Mistrzostwa Świata też na połówce w St. George w Utah. Także dla mnie to jest potwierdzenie, że obraliśmy dobry kierunek rozwoju. No i tym bardziej dodaje mi to motywację, żeby kolejne starty wychodziły jeszcze lepiej. No właśnie, wspominałeś o tym, że teraz pracowita druga część sezonu przed Tobą. Zaczynamy w ten weekend już w Poznaniu. Jakie plany na to ściganie? A plany w zasadzie jak zawsze. Chcę dobrze wykonać swoją pracę, swoje założenia. Oczywiście podejście do każdego wyścigu jest troszeczkę inne, w zależności od tego, no, gdzie jesteśmy, jaki to jest wyścig, jacy są rywale, więc tutaj trzeba się dość elastycznie dostosowywać. Ale myślę, że przygotowania wyszły bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony, czuję się w dobrej formie. Jest pewna niewiadoma po zejściu z obozu wysokogórskiego. Jest to tak naprawdę już trzeci raz dla mnie w Wysokich Górach. I zazwyczaj poprzednich razach te pierwsze 3-4 tygodnie po zjeździe nie pokazywały zbyt dobrej formy. Teraz podeszliśmy do tego troszeczkę inaczej, więc jest pewna niewiadoma, zawsze start zweryfikuje, więc chcemy się jeszcze więcej nauczyć dzięki temu. No ale nastawienie mam bardzo pozytywne, bo no, czuję się naprawdę dobrze. Dużo będzie się działo w tych najbliższych miesiącach. Czy logistycznie wszystko jest już rozplanowane? No bo najpierw wyjazd na Hawaje. Gdzie spędzisz? Ile czasu? W sumie spędzę prawie miesiąc. Lecimy dokładnie 3 tygodnie przed startem. No tak, logistykę myślę, że mamy dograną bardzo fajnie. No i tutaj ukłony akurat do mojego teamu, bo ja prawdopodobnie w te klocki akurat nie jestem taki dobry. Moglibyśmy wylądować, nie wiem gdzie moglibyśmy wylądować tak naprawdę, ale rzeczywiście uważam, że aby ten start, szczególnie na Hawajach, wyszedł dobrze za pierwszym razem, tak jest takie stereotyp, że świeżaki, nowicjusze za tym pierwszym razem zazwyczaj popełniałem jakieś błędy, chociaż wszyscy wiedzą, jakie to zazwyczaj są błędy, to uważam, że właśnie w dużej mierze ta praca i logistyczna, i całe przygotowanie tak naprawdę tej otoczki wokół startu, a nie już na stricte tylko fizyczne, jest istotne, aby już za pierwszym razem pokazać się z dobrej strony, więc no mam nadzieję, że to wszystko nam wypali. Oczywiście jest część zmiennych, na które nie mam wpływu w obecnych czasach, no ale nad resztą staramy się panować. Czy z Hawajów będzie powrót do Polski, potem wylot raz jeszcze do Stanów Zjednoczonych? Nie, planujemy przylecieć od razu do St. George kilka dni po starcie. Jeśli już będę dobrze zregenerowany, to wtedy do St. George. No na ten moment tym głównym startem jest Kona. Natomiast start w St. George, no nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, traktuję oczywiście bardzo poważnie, ale dajemy sobie taką furtkę, że jeżeli start na Hawajach będzie zbyt kosztowny dla mnie energetycznie, fizycznie,
czy nawet mentalnie, to jesteśmy w stanie nawet odpuścić start na połówce, ze względu na to, że chcemy patrzeć długofalowo na nasz projekt, rozwijać się w perspektywie lat, nie tam tygodni czy miesięcy, więc jeśli ten start będzie zbyt wymagający, kolejny, w tak powiedzmy dość krótkim odstępie czasowym, to możliwe, że z niego zrezygnujemy, ale na ten moment nastawiamy się na to, że wszystko pójdzie według naszego planu i powalczymy tutaj i tutaj. No właśnie, dużo logistyki, dużo planowania. Czy jest coś takiego jak plan minimum na ten start na Hawaje? Czy jest coś, co zapewni i tobie, i teamowi, być może kibicom w Polsce, jakiś poziom satysfakcji? Czy myślałeś o tym w ten sposób? Szczerze powiedziawszy, nie zakładam sobie czegoś takiego. Raczej skupiam się na konkretnych zadaniach, na samym wyścigu. Bo rozumiem, że jeśli chodzi o plan minimum, to zakładasz jakieś miejsce wynikowe. Nie do końca patrzę na to w ten sposób. Wierzę w to, że jeśli zrealizuję swoją robotę, odrobię dobrze moje zadanie domowe, to ten wynik tam będzie bardzo dobry. Nie mam na niego pełnego wpływu. Natomiast wierzę, że stać nas na ściganie, no już takie poważne. Nie powiem, żebym widział siebie w roli faworyta na ten moment. To by było chyba trochę zbyt nawet aroganckie, ale na pewno nie jedziemy tam, nie wiem, po doświadczenie, tylko chcemy się ścigać, bo uważam, że w ten sposób jeszcze więcej doświadczenia zdobędziemy. Także no, nie mam czegoś takiego jak plan minimum, ale na pewno podchodzimy do tego bardzo poważnie, no i z dozą takiej swobody. Rozumiem. Wspominałeś o tym, że za tobą jest już obóz wysokogórski, trzeci z obozów wysokogórskich, na których byłeś. Powiesz nam proszę, gdzie, ile czasu spędziłeś, jak przebiegał trening? Sierra Nevada na miesiąc tym razem. Chyba wśród osób związanych ze sportami wytrzymałościowymi na ten moment miejsce coraz bardziej popularne. No my testujemy te różne rozwiązania, jak nam nie działają. No myślę, że sam trening właśnie w tych warunkach hipoksji, jak i całe dodatkowe warunki, jakie tam panują, czyli spokój, bardzo prosta logistyka, w zasadzie nie ma tam nic takiego do robienia poza treningiem. Dobry klimat akurat jak dla mnie i tak dalej, więc jest tych czynników wpływających na pozytywny trening naprawdę bardzo dużo i no, uważam, że wykonaliśmy tam świetną pracę. Jestem zadowolony i mam nadzieję, że uda nam się zaprezentować jej efekty. Czy tych efektów spodziewacie się już teraz tutaj w Poznaniu na Mistrzostwach Polski, czy jednak wszystko jest podporządkowane pod konę? W 100%? Oczywiście jest to podporządkowane pod konę, a nawet idąc dalej, jest to podporządkowane pod rozwój długofalowy, nie na konę w tym roku. Ale liczę na to, że te pierwsze efekty już pokażę w niedzielę. Powiedziałeś o tym, że wszyscy wiedzą o tym, czego można spodziewać się na Hawajach. Mimo wszystko wiele osób musi jednak gdzieś tam to frycowe zapłacić. Jakie według ciebie są te szczególne wymagania stawiane przez zawody na Hawajach? Wszyscy mówią o klimacie. Tak, jakby warunki atmosferyczne, czyli gorący klimat i wilgotny bardzo jest jakby na świeczniku zawsze. No ale ja uważam, że nie tylko sama trasa czy same warunki stanowią o trudności danych zawodów. Zazwyczaj o trudności danych zawodów decydują zawodnicy sami. No i jest to specyficzny wyścig, ponieważ rzadko kiedy w ciągu sezonu spotyka się na starcie tak wyrównana, mocna stawka zawodników. No jest to wyścig o Mistrzostwo Świata, tak? Jakby no, na stole leży wyższa stawka. No i tutaj pod względem taktycznym też uważam, trzeba się bardzo dobrze przygotować. Nie tylko przygotować się do tych warunków, tylko wiedzieć, co można spotkać już na samej trasie, jeśli chodzi o właśnie te rozwiązania taktyczne. Więc staramy się troszeczkę bardziej wnikliwie wejść również w tą sferę, a nie tylko przygotować się na warunki cieplne. No i oczywiście jest to też, uważam, inna impreza pod względem podejścia, atmosfery, pod względem mentalnym tak naprawdę dla zawodników. I to też jest sfera, nad którą pracujemy. Więc jakby tych zmiennych, które wpływają na trudność tych zawodów, jest więcej aniżeli sam klimat. W moim odczuciu oczywiście
powiem wam w październiku, czy miałem rację, albo sami powiecie, czy miałem rację. Natomiast rzeczywiście tych rzeczy trzeba wziąć wiele pod uwagę. No, nawet jeśli chodzi o samą podróż w tak odległe miejsce z tak dużą zmianą strefy czasowej, więc jakby tych zmian jest naprawdę bardzo dużo. Wspominałeś o tym, że no, na to, z kim przyjdzie ci rywalizować na Hawajach, za bardzo wpływu nie masz, natomiast z pewnością ta adaptacja do tych warunków pogodowych, do tego klimatu, którego wszyscy tam się zawsze spodziewają, jest już czymś, nad czym zawodnik może popracować. No i stąd moje kolejne pytanie, czy podczas tego obozu, czy w ogóle podczas swoich treningów pracujesz nad tą adaptacją cieplną? To jest taki ciekawy temat, który można w tym wątku poruszyć. A szczerze powiedziawszy, nie pracuję szczególnie ja. Akurat no ja czuję się dość komfortowo, jeśli chodzi o te warunki. Już nawet nie chodzi tylko o samą temperaturę, ale też o tą wilgotność. Ja akurat miałem problemy zdrowotne, jeszcze jak byłem pływakiem, ze śluzówkami, z zatokami, często właśnie się mi przesuszały te śluzówki, więc może akurat tutaj ten wilgotny klimat, co zauważyłem już nieraz, sprzyja mi właśnie z tego względu. Natomiast no, przygotowanie przede wszystkim do tych warunków, no to robimy na 3 tygodnie przed startem, czyli lecimy tam wcześniej. Czyli rozumiem, że adaptacja niekoniecznie na obozie, tak, tylko nie, faktycznie już na miejscu. Czy na obozie zawodów. To akurat obóz skończyliśmy 3 tygodnie temu, więc jeszcze jest do startu na Hawajach naprawdę dużo czasu, więc tak ta adaptacja już w zasadzie mogła się troszeczkę rozmyć. Przede wszystkim lecimy tam wcześniej po to, żeby się już na miejscu zaadaptować do dokładnie tych warunków, które tam panują. Wiem, że część osób, jest to trudny logistycznie i finansowo, szczególnie w tym roku wyjazd, jak już tam jakieś dyskusje się tworzą. Dlatego my też staraliśmy się nawet wybrać miejsce pobytu jak najbardziej zbliżone do tego, co uzyskałem na starcie, tak? Można spać po drugiej stronie wyspy, gdzie ten klimat jest trochę inny, a tam akurat na wyspie jest dość duże zróżnicowanie, jeśli chodzi o to. Więc my staramy się być po prostu w jak najbardziej zbliżonym klimacie. Natomiast jeśli chodzi o dla osób, które, nie wiem, bardziej się obawiają takiego klimatu, najprostsza forma adaptacji to tak naprawdę imitacja warunków. Tak, są urządzenia, które pozwalają w bardzo dokładny sposób już teraz monitorować samą temperaturę ciała. I to nie mówię ciała skóry, tylko ciała od środka. Można trenować w takich kontrolowanych warunkach, chociażby wstawiając jakiś nawilżacz powietrza i kaloryfer do pokoju, trenować na trenażerze, gdzie naprawdę te warunki będą jeszcze trudniejsze pod tym względem, aniżeli nawet na samym starcie. Więc jest szereg takich zastosowań, natomiast, no mówię, dla mnie to będzie po prostu przebywanie tam 3 tygodnie wcześniej i no, liczę na to, że mi to akurat wystarczy, ponieważ no, naturalnie w tych warunkach radzę sobie całkiem dobrze. No właśnie, bo wspominałeś podczas, czy twoja mama wspominała podczas wywiadu dla Dzień Dobry TVN, podczas reportażu dla Dzień Aha. Dobry TVN, o tym pokazywała statuetkę z Mistrzostw Polski w Poznaniu z 19 roku. Wspominała, że wtedy była strasznie gorąca temperatura i tam usłyszałem w tle taki twój komentarz i bardzo dobrze, bo to chyba sugeruje, że ty zdecydowanie lubisz te ciepłe warunki pogodowe. A lubię, no jakby większość osób, jak wybiera destynację na wakacje, też leci gdzieś do ciepłych krajów. Więc. Ale nie wszystkim z kolei te ciepłe warunki tak. pasują, jeżeli chodzi o ściganie. Dokładnie, dokładnie. Jakby uważam, że też ważną tutaj strefą, na którą warto zwrócić uwagę, jest samo nawadnianie nawet na wyścigu, czy schładzanie organizmu. Warto to potrenować, żeby nie dość, żeby tylko przyjmować płyny, schładzać się dobrze, to jeszcze być w stanie jakby przyjmować dość dużą ilość węglowodanów i tak dalej. Także jest tutaj tych sporo czynników, które po prostu trzeba ćwiczyć na co dzień. Regularność, systematyczność, częstotliwość tego jest jakby tutaj kluczowa, jak we wszystkim. No tak jak żeby biegać, trzeba biegać. No i podejrzewam, że żeby dobrze startować w ciepłych warunkach, trzeba gdzieś tam je dość kultywować. No i tyle.
Czy plan, jeżeli chodzi o odżywianie, plan, jeżeli chodzi o chłodzenie organizmu, to już jest gotowe pod kątem Hawajów? Czy to dopiero będzie się kształtować? Czy będziecie jakieś zmiany wprowadzać względem tych startów w Europie, które miały miejsce? Mamy plan już praktycznie gotowy. Oczywiście korekty będziemy wprowadzać na bieżąco. Też zakładam to, że trzeba być w miarę elastycznym na starcie, że też brać pod uwagę to, że zazwyczaj na Ironmanie, nie wiem, czy jest możliwość w ogóle zrobienia perfekcyjnej egzekucji swojego planu. Natomiast oczywiście, tak jak zresztą wcześniej wspominałem, do każdego startu trzeba w delikatnie inny sposób podejść, więc to będzie się troszeczkę różniło. Cieszę się, że też akurat w moim sztabie są dobrzy specjaliści, którzy potrafią zrozumieć różne zależności pomiędzy różnymi zmiennymi tak naprawdę i dostosować, dobrać odpowiednie gdzieś tam zasoby, żeby mi w tym wszystkim pomóc i myślę, że uczymy się i dążymy do naszego celu w dobry sposób. Także już nie będę wchodził dokładnie w szczegóły, ile tam gram, czego będziemy przyjmować i tak dalej, ale założenia oczywiście są praktycznie już gotowe. Jakby uważam, że zmienianie czegoś na ostatnich wizek przy akurat tego typu wyścigu nie do końca jest chyba dobrym pomysłem. Rozumiem. Dziękuję Ci, Robert, bardzo za rozmowę. Powoli będziemy kończyć. Oczywiście życzymy Ci powodzenia na tym starcie w niedzielę na Mistrzostwach Polski. Dzięki na dystansie bardzo średnim. Kto wie, czy to nie będzie kolejny slot. Może trzeci start w imprezie Ironmana i trzeci start z rzędu i trzeci slot z rzędu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata na połówce w Finlandii. Zobaczymy, czy jest coś specjalnego, czego można byłoby Ci życzyć na te najbliższe kilka tygodni. Szczęścia chyba. O resztę chyba zadbamy. Szczęście w rozumieniu, żeby ci się nie przytrafiły jakieś niepotrzebne, niechciane przygody. Czyli praca została wykonana i teraz odrobina szczęścia. Praca jest wykonywana cały czas, także to... To już ostatnie pytanko. Jedno pytanie zamykające naszą rozmowę. Jakaś jedna aktualna rada dla triatlonistów amatorów, tak sobie jedna aktualna, zapytać. Zawsze aktualna rada. Żeby robić to, co się robi z uśmiechem i z pasją. To jest najważniejsze. I tego się trzymamy. Tego tak się trzymamy. Dziękuję, Robert, bardzo serdecznie. Liczę na start z uśmiechem i pasją teraz w Poznaniu, oczywiście na Hawajach i także w Utah. Dziękuję. Dzięki bardzo.